kilka słów na temat ewangelizacji, która działa, ewangelizacji Pawłowej. Ja zawsze powtarzam, że ja osobiście to jestem taki bardziej trochę Pawłowy, bo gdzieś z tym Pawłem się identyfikuje, w różnych rzeczach się bardzo identyfikuje z Pawłem. We mnie gdzieś tam, w moich tokach myślowych, w moich emocjach. Jest taki Pawłowy, jestem bardziej. Ten Pan, ja o tym będę mówił. Natomiast chcę najpierw przytoczyć dwa wersety z Ewangelii. Pierwsze jest Ewangelia Marka 1,14. Jest napisane tak, że a potem, gdy Jan został uwięziony przed Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Tak? Ewangelia Boża. A więc jest Ewangelia Boża i Ewangelia Nieboża. Ewangelia Boża to jest Ewangelia, która działa, Ewangelia Boża, Ewangelia Nieboża to taka, która nie działa. I celem tego wykładu jest to, żebyście nie głosili nigdy Ewangelii, która nie działa. Jakkolwiek będziecie głosić, głoście Ewangelię, która działa. Oczywiście wszystko będzie związane z waszym namaszczeniem i to już jest sprawa bardzo indywidualna każdego z was, ale namaszczenie porusza się tylko po tym, co prawdziwe. To znaczy, że jeżeli będziesz głosił to, co nieprawidłowe, to, co nieprawdziwe, to żadne namaszczenie tobie nie pomoże. Jedynie po prostu to stworzysz taką upawkę, rozumiesz, która po prostu będzie cięższa do wydębienia z ludzi. A więc jest Ewangelia Boża i Ewangelia Nieboża. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, w Ewangelii Łukasza 10,9. Ewangelia Łukasza 10,9. Jest napisane tak. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I tutaj widzimy, że Jezus mówi o czymś ciekawym. Mówi do nich tak. Idźcie, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demony, róbcie, dokonujcie cudów różnych i mówcie do nich, przybliżyło się Królestwo Boże. A w innym miejscu jeszcze Jezus mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I co wynika z tych wersetów? Jezus to jest dla nas główny wzorzec głoszenia Ewangelii, to główny wzorzec. I teraz co Jezus nam mówi w tych wersetach? Przede wszystkim Jezus mówi tak, Ewangelię Bożą głoście. Jaką Ewangelię? Co to jest ta Ewangelia Boża? No ta Ewangelia Boża, ona mówi tak, upamiętajcie się i uwierzcie. Zauważacie te rzeczy? Czyli Ewangelia Boża, ona mówi o pewnym opamiętaniu, o jakimś opamiętaniu i o jakimś uwierzeniu. Czyli zawiera w sobie te dwa bardzo silne elementy przekazowe. Dzisiaj, kiedy się głosi Ewangelię, to się mówi Bóg Cię kocha, ja zaraz będę o tych rzeczach mówił. Bóg Cię kocha, Bóg jest dobry, przyjdź do Jezusa. Wiecie, to chodzi o to, że te sformułowania, to nie działa. To nie jest Ewangelia Boża. Ewangelia Boża mówi o dwóch zasadniczych elementach i ta Ewangelia mówi o elemencie opamiętania i o elemencie uwierzenia. Zauważacie to? Opamiętajcie się i uwierzcie. I tutaj, i dalej mówi, idźcie, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demony, strzeżajcie zmartwych i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo. Czyli Jezus w swojej wypowiedzi łączy głoszenie Ewangelii z manifestacją znaków i cudów. Tak? Czyli Jezus w ogóle nie bierze pod uwagę, że jest Ewangelia jakaś głoszona i że nie są czynione znaki i cuda. Takiego czegoś nie ma. Nie ma. Głoszenie Ewangelii jest ściśle związane z działalnością nadprzyrodzoną. Czyli co my głosimy? My głosimy po pierwsze niezasłużoną śmierć za grzechy ludzi i zmartwychwstanie. Tak? My głosimy, że ludzie są w błędzie, a my nie jesteśmy. Prawda? I my to wszystko potwierdzamy znakami i cudami. To jest bardzo taka podstawowa rzecz, o której teraz wam mówię. Zaraz będę mówił o tym głębiej. Ale tak naprawdę głoszenie Ewangelii polega na tym, że my się stawiamy w pewnym sensie w miejscu Boga.
ludzi, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Dlaczego się przybliżyło? Bo ja tu jestem. Ja tu jestem. Teraz ty musisz zrozumieć taką rzecz. Jeżeli ty chcesz prawidłowo głosić Ewangelię, to ty musisz uznać siebie za Chrystusa tu na ziemi. Jeżeli tego nie uznasz, to ci nie będzie szło tej głoszenia Ewangelii. Po prostu. Ty musisz za Jezusem powtórzyć: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Kiedy my wychodzimy do ludzi, głosić na ulicę, to mówimy do nich tak: przybliżyło się do was Królestwo. Przybliżyło się Królestwo do was. Przyjdźcie do nas. Wystawcie nas na próbę. Jesteśmy gotowi, żebyście wystawili nas na próbę. Jesteś chory? Przyjdź tutaj. Wystaw nas na próbę. Sprawdź! Posłuchaj. Sprawdź, czy my mówimy prawdę. Sprawdź nas! Rozumiecie, do czego Kościół musi dążyć? Dążymy do tego, że my w pewnym sensie wyzywamy, tak? Wyzywamy diabła na środek, tak? My go wzywamy na środek. My mówimy do ludzi: sprawdźcie nas. Przybliżyło się do was Królestwo Boże dzisiaj o godzinie 15, ponieważ jesteśmy na waszych ulicach. My Chrystusowie. Przybliżyło się Królestwo do was. Upamiętajcie się. Jesteście w błędzie. My mamy rację. Mówię wam o postawie w tej chwili, bo co mówić, jak mówić, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast ja mówię o postawie. Ta postawa jest podstawową postawą ewangelisty. To jest postawa. Postawa pewności, postawa siły, postawa zdecydowania. Rozumiecie? Postawa, która mówi: we mnie jest Chrystus i sprawdź mnie, przyjacielu. No bo skoro we mnie jest Chrystus, to ja uzdrawiam, tak? Wypędzam demony, tak? Ustanawiam królestwo, chodzę w mocy. A więc zapraszamy was. Zapraszamy was. Chodźcie. I nam nie wolno się tego bać. Jak my nie będziemy robić tego, to my nie wejdziemy w prawidłowe głoszenie Ewangelii Bożej. Ewangelia Boża jest ściśle związana z tym, że bierzemy autorytet nad rzeczywistością, do której wchodzimy. Ogłaszamy, że my jesteśmy tutaj przedstawicielami Królestwa Bożego i dlatego Królestwo Boże się przybliżyło. My się przybliżyliśmy, więc Królestwo się przybliżyło. Ja i Jezus jedno jesteśmy. To jest w ogóle główne wyznanie ewangelistów. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Tam, gdzie ja, tam Jezus. A więc wyrzucamy z siebie to zwiedzenie pod tytułem: czy na pewno Pan mnie posłał, czy tutaj Pan jest ze mną, czy Pana ze mną nie ma. Wiecie, o co chodzi? Będzie tak. Gdziekolwiek wyjdziesz głosić Chrystusa, Pan będzie z tobą. Taka informacja dla ciebie zawsze. W dzień, w nocy, we wsi, w mieście. Rozumiesz? Oczywiście my zawsze poruszamy się na pułapie objawienia. Szukamy, tak? Panie, gdzie, kiedy, jak? Ale jeżeli ja już gdziekolwiek jestem, to tam ja głoszę Ewangelię, jakby sam Chrystus głosił. I potwierdzam ją znakami i cudami. Proponuję ludziom te rzeczy. Proponuję te rzeczy ludziom. A mówiąc o opamiętaniu, to mówię do nich to, że wy jesteście w błędzie. Rozumiecie? Wszyscy ludzie są w błędzie oprócz was. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Wszyscy są w błędzie. Grzech, harmateia, to znaczy błąd. Wszyscy są w błędzie. I mówimy do społeczeństwa: wszyscy jesteście w błędzie. Musicie się wszyscy upamiętać. Wszyscy. I to jest bardzo bolesne, bo to, wiecie, to kuje ludzi. To kuje. Tego rodzaju Ewangelia kuje ludzi. My mamy dużo zwrotek takich, że na przykład ktoś był gdzieś, tacy nasi przyjaciele byli, mi się prowadzą grupę domową, to jest grupę domową naszego kościoła, a do tej pory byli gdzieś tam w jakimś kościele, tam też się udzielali w kościele ulicznym. I kiedy oni zaczęli głosić Ewangelię Bożą, to słuchajcie, liderzy tego kościoła ulicznego po prostu wzięli i mówią: ale wy nie możecie tak głosić. Ale mówią: ale jak? Nie no, bo nie możecie do ludzi tak mówić. A ja mówię: ale jak mamy do ludzi mówić, jak ci ludzie do piekła idą? W ogóle, co mamy do nich mówić? No wiecie, no bo my tak tutaj jesteśmy, no jesteśmy po to, żeby mówić takim tutaj tę Ewangelię przechycimy, damy im jeść i oni tutaj potem będą nas słuchać. Wiesz, a ci szli z grubej rury. I wiesz, oni do mnie dzwonią: Artur, bo my nie możemy dalej głosić na kościele ulicznym. Mówię: chwała Bogu najwyższemu. Mówię: przenosicie się dwie ulice dalej, głosicie sami.
Samotność w służbie. Samotność w służbie. Takie kiedyś nauczanie nagrało. Samotność w służbie. I teraz lecimy z Pawłem. List do Rzymian, pierwszy rozdział. I teraz ja nie będę tych rzeczy czytał, bo to jest dużo czytania, więc ja nie będę tego czytał. Poczytacie to sobie w domu. Generalnie chciałbym, żebyście sobie zapisywali te wersety i żebyście potem je badali. A więc list do Rzymian 1.18 do 3.20. 1.18 do 3.20. Pierwsza rzecz Pawłowa. Wykazanie grzechu. I Paweł od 1.18 do 3.20 wykazuje grzech. Rozumiecie? Paweł, który dla mnie jest hiperewangelistą. I Paweł mówi tutaj o dwóch rodzajach grzechu. O grzechu odstępstwa i o grzechu samosprawiedliwości. Grzech odstępstwa dotyczy ludzi, którzy uważają, że religia im wystarcza do życia. Grzech samosprawiedliwości mówi o tym, że niepotrzebny jest im do życia Bóg, bo sami są dla siebie Bogiem. Mówimy zawsze do dwóch grup ludzi. Pamiętajcie, nie ma innych grup ludzi. Jest grupa ludzi, która jest grupą religijną i grupa ludzi, która jest grupą ateistyczną. Czyli mówimy do religijnych i do ateistów. Innych ludzi na świecie nie ma. Są dwie grupy ludzi. Ateiści i religijni. Religijni ludzie uważają, że poprzez swoje działania, poprzez swoją przynależność kościelną, tak, oni zyskają niebo i mają kontakt z Bogiem. Ludzie, którzy są ateistyczni, uważają, że nie ma Boga i Bóg jest im do niczego niepotrzebny. I z innymi grupami ludzi się nie spotka, bo innych nie ma. Trzecia grupa to my, prowadzenie z Bożego Ducha ludzi. I teraz oprócz nas wszyscy ludzie idą do piekła. I teraz my do tych wszystkich ludzi musimy głosić. A więc co tym ludziom wykazujemy? Tym ludziom wykazujemy przede wszystkim ich błąd. Tak? I Paweł o tym błędzie mówi od 1.18 do 3.20, czyli to jest bardzo długa informacja na temat błędu. Zauważacie to? Najdłuższa w całym tym wywodzie Pawłowym. W tym liście do Rzymian możecie o tym dużo posłuchać, jak o tym mówię, bo Paweł jakby wykazuje grzech Boga i grzech Żydów. Rozumiecie? Poganie tutaj są synonimem ateistów, a Żydzi są synonimem ludzi religijnych. Wiecie? A więc co? Główną rzeczą, którą my idziemy i mówimy do ludzi, to to, że ludzie są w błędzie. My mówimy o błędzie ludzi. To nie chodzi o to, że my wychodzimy do ludzi i my teraz krzyczymy godzinami o tym, że oni są źli, a my dobrzy. Nie. Chodzi o pewnego rodzaju formę przekazu. Nie bójmy się mówić środowiskom, które są wokół nas, że są w błędzie. W ogóle nie bójmy się, że się zniechęcą. Absolutnie. Kiedy my już wykażemy błąd, po drugie, między 3.21 a 3.30 jest opisana zastępcza ofiara Jezusa. Czyli my do ludzi mówimy tak, ludzie, Bóg kocha was. Bóg kocha wszystkich was. Ale ponieważ wy nie chcecie tego Boga, tak? To jesteście w potwornym błędzie. Nie pomoże wam religia i nie pomogą wam wasze poglądy. Każdy z was, gdyby dziś umarł, pójdzie do piekła. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Jezus Chrystus umarł za wszystkie wasze grzechy. On umarł na krzyżu. On wstał z martwych. On żyje. Jeżeli go przyjmiecie, to bez względu na to, co sobą prezentujecie dzisiaj, tak, pójdziecie do nieba. Wasze grzechy zostaną złazane. Wiecie, głosimy w ten sposób do ludzi. Zobaczcie, w jednym zdaniu zawarłem to, co powiedziałem przed chwilą. W jednym zdaniu zawarłem. Czyli my jakby wychodzimy od wykazania grzechu i następnie mówimy o zastępczej ofierze, o łasce przez wiarę dostępnej. A więc opowiadamy ludziom w swoich wywodach, w swoich głoszeniach, w swoich słowach, tak? To, że oni są w złym miejscu, ale Jezus jest jedynym rozwiązaniem. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. My zawsze dajemy Jezusa jako rozwiązanie. My nigdy nie dajemy innych rozwiązań. My nie mówimy, przyjdźcie do kościoła, posiedźcie z nami, pobądźcie, bo u nas jest fajnie.
Rozumiecie? My nie mówimy, że Kościół protestancki jest lepszy niż katolicki. W ogóle nie robimy takich rzeczy. My jesteśmy zmuszeni mówić na ulicach na przykład o problemach związanych z Kościołem katolickim, bo my żyjemy w Kościele, w systemie katolickim, musimy to napiętnować. Tak? Ale piętnujemy też każdą inną formę religii. Każdą inną formę. Ja pamiętam, jak któregoś razu głosiliśmy i znalazłem w internecie taką piosenkę Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. Tak to się na pogrzebach śpiewa. Tylko w wersji dance. Ja to puściłem na ulicy. Rozumiesz? Także przy tym tańczyć można było. Jaka była bulwersacja na ulicach. Rozumiecie? To był, ludzie, wiecie, no my staliśmy się, śmialiśmy, w ogóle wiesz, jakby my poniżamy religię bardzo, wszystko co w ogóle religię, poniżamy to wszystko, wiesz, nieoficjalnie w ogóle lecimy, w ogóle z każdej strony, ale jak to w ogóle, jak można, wiesz, no nie teraz ludzie tańczyli w ogóle na ulicach, ktoś tam podszedł do nich, mówi, jak to, wielki post jest, jak to tańczycie na ulicach, wiesz, nie, wiesz, jakby, czyli przez swoją postawę ty poniżasz, natomiast ty nie skupiasz się na tym. Ty skupiasz się na tym, żeby powiedzieć ludziom krótko, że jesteście w błędzie, a Chrystus jest rozwiązaniem. To jest bardzo ważna rzecz, że my cały czas lansujemy Chrystusa. Wszystkie nasze głoszenia są chrystocentryczne. Nie boimy się tego. Nie głosimy układów społecznych, nie głosimy niczego innego. Chrystocentryczne. Mówimy o wymianie krzyżowej. Mówimy o śmierci za grzechy. W ogóle nie bójmy się ludziom mówić, że oni mają grzech. Że egocentryzm jest grzechem. Że życie dla siebie to grzech. Nie bójmy się tego mówić, bo to jest Pawłowa Ewangelia. Rozumiecie? To Paweł mówił, to w ogóle równo jechał z tym wszystkim, nie? Skoro Paweł to robił, tak? No to w ogóle w porządku, bo facet naprawdę poszedł jak przecina, nie? No dzięki Pawłowi w ogóle jesteśmy w ogóle tutaj, gdzie jesteśmy, rozumiecie? No on nam Ewangelię do Europy przyniósł. No. Naprawdę, to w ogóle warto brać z niego przykład. A więc, wykazujemy grzech, zarówno ludziom religijnym, jak i ateistom. I po drugie, mówimy o zastępczej ofierze Jezusa, o łasce dostępnej przez wiarę. I teraz czwarty rozdział. Czwarty rozdział mówi o trzecim elemencie. Mówi o tym, co to jest wiara. I my musimy umieć ludziom powiedzieć, co to znaczy wierzyć. I w naszych głoszeniach musimy ludzi pouczać, co to znaczy wierzyć. To jest trzeci element. Czyli jeżeli ty wykazujesz grzech ludziom, po drugie, mówisz o zastępczej ofierze Jezusa, z łaski przez wiarę, to ty teraz w trzeciej części ty musisz zacząć mówić o wierze, ty musisz mówić o wierze, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Bo wiecie, co to dla ludzi jest wiara? To, że mu ósmego dnia polali głowę wodą na przykład. Albo to, że on poszedł do komunii. Albo to, że on jest od urodzenia on jest wierzący. Ja mówię, kiedy się nawrócisz? Od urodzenia jestem wierzący. Ja często z katolikami, jak rozmawiam, to mówię, jesteś narodzony z Bożego Ducha? Tak. Ja mówię, kiedy się narodziłeś? Bożego Ducha. A ja od urodzenia jestem wierzący. Przecież ja już wiem, czy wychodzą do mnie. Rozumiesz? On, i więcej, ja się pytam, jakbyś umarł, to gdzie pójdziesz? On mówi do nieba. Ty, i on mówi, że on idzie do nieba, że on się narodził z Bożego Ducha, a jednocześnie mówi, że od urodzenia był wierzący. Wiecie, jakie jest zwyrodnienie w człowieku? On ma takie rzeczy wwalone do wani. I dopiero na przykład, kiedy ja zaczynam mówić do niego o wierze, to on się patrzy, wow, że wiara dotyczy twoich decyzji. Że wiara jest związana z tym, że ty w sposób świadomy decydujesz. Ok? Że nikt za ciebie nie może wierzyć. Ty musisz sam wierzyć o swoje zbawienie. A więc musimy nauczyć się ludziom powiedzieć, co to jest wiara. I czwarty rozdział o tym mówi. Cały czwarty rozdział. Piąty rozdział, pierwszy werset mówi nam o czwartym elemencie. Elemencie, który jest skutkiem nawrócenia. Skutek nawrócenia to jest pokój z Bogiem. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy ludziom głosząc Ewangelię nie mówili, żebyśmy jakby ludzi nie ciągnęli na tak zwane cukierki. Bo ludziom się mówi, jakie cudowne życie będą mieli. Teraz jak oddadzą życie Jezusowi. No ja wam powiem, że ja nie mam cudownego życia. No. Po prostu. Nie dosypiam. Jestem szykanowany, trudno mi w różnych rzeczach jest w życiu, nie? Okazuje się, że życie chrześcijanina wcale nie jest słodkie takie. Wychodzą mi rzeczy w życiu wszystkie. Zwyciężam, tak? Ale ja jestem pod ciągłą obecną.
Ta droga to jest ciągle droga pod górkiem. Wąska droga pod górkiem. A więc my nie możemy ludziom na ulicach głosić takiego czegoś, przyjdź do Jezusa, twoje życie będzie wspaniałe, będzie cudowne, ja słyszę takie głoszenia. Rozumiesz? Jedyną rzeczą, o której mówi się ludziom, to to, że jak przyjdą do Jezusa, będą mieli pokój z Bogiem. Rozumiecie? List do Rzymian 5:1. Skutek nawrócenia, pokój z Bogiem. Mówimy, ludzie, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Nie bójmy się, to za mało jest dla nich. Nie obiecujmy ludziom gruszek na wierzbie w swoich ewangelizacjach. Nie obiecujmy ludziom gruszek na wierzbie. Ponieważ ja wiem, co będzie, jak oni się nawrócą. Jak oni się nawrócą, to będzie dym w ogóle. Bo tam, gdzie ogień, tam dym. Chrześcijanie krzyczą, ogień! Ja mówię, wietrze, gdzie ogień, tam dym. Rozumiesz? W ogóle będzie zasłona dymna zaraz. Przecież człowieku, to jest zupełnie inne królestwo. A więc list do Rzymian 5:1, tak? Co głosimy ludziom? Dlaczego się macie nawrócić? Żeby mieć pokój z Bogiem, nie żeby mieć super w życiu. Tak. Ty będziesz miał moc i władzę. Tak? Ale nie obejdzie się bez walki. Sorry. Tak! Ty będziesz chodził w pokoju, ale będziesz opresjonowany. Tak! Ty będziesz panował nad diabłem, ale będzie chciał ci wyrwać bebechy. Rozumiesz? Nie uda się mu to, ale będzie próbował. Rozumiesz? Oto my nie możemy kłopot ludziom opowiadać. Przyjdź, będzie cudownie, tak wspaniale. Czasami słyszę ludzkie świadectwa. Jak ludzie mówią świadectwa, to świadectwo wygląda w ten sposób, że to świadectwo jest jakby... Tam jest coś takiego jak jakaś bajka. Jakaś baśń, jakaś forma baśni. Rozumiesz? Nie, nie opowiadajmy ludziom bajek. Nie bójmy się, że to będzie mało atrakcyjne, że to będzie passé. To będzie mało atrakcyjne. To nie ma, Ewangelia nie ma być atrakcyjna. Ewangelia sama w sobie jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy. Czyli my nie głosimy nic atrakcyjnego. Tak samo jak ludzie próbują kościół atrakcyjny. Zróbmy coś atrakcyjnego w kościele. Hillsong zrobił ostatnio coś atrakcyjnego na Dzień Kobiet. Gołego kowboja wpuścił człowieka na konferencję. Wejdźcie sobie do internetu, zobaczycie. Hillsong, kościół taki. Gołego kowboja, przepasał się ten kowboj amerykańską flagą, ptaka zatkał gitarą człowieku i tam tańczył człowieku. Rozumiesz, że to się... Ja zobaczyłem to, mówię, chyba mnie włosy urosły, to mówię na głowie. Człowieku, Hillsong. Konferencja dla kobiet. Czujesz klimat? A niedawno okazało się, proszę Ciebie, że liderem uwielbienia był gej. Człowieku, no. Ale jest atrakcyjnie! Tak? Wyczekam, jest fajnie. Człowieku. Człowieku, tam przychodzisz, człowieku, od razu, momentalnie, tam jest taka grupa specjalna, że wchodzisz, tam jest taka grupa specjalna, człowieku, obsłużą Cię z każdej strony, proszę Ciebie. Matka z wózkiem przychodzi, już się wózkiem Ci zajmą, proszę bardzo, proszę tutaj, człowieku, zostań z nami. Będzie ciepły. Atrakcyjnie jest. Wiecie, to w kościołach jest, jakie są atrakcje? Nawet podłoga jest pod kątem, żeby łatwiej było schodzić do oddania życia Jezusowi. Jest bardzo atrakcyjnie. Słowo honoru, takie jazdy są. Nie? Jest atrakcyjna muzyka. Tak? Uwielbienie, jest atrakcyjne uwielbienie 20-minutowe. Tak? Które nikogo w żaden sposób tutaj nie będzie dołowało, ani nie wie. Kiedyś, jakiś czas temu głoszę Ewangelię dwóch ludziom. On przyszły prawnik, ona przyszła doktor, lekarz. Studenci nas. I głosie Ewangelię, ja powiedziałem im, że nie można zasłużyć na zbawienie. I że można być dobrym człowiekiem, ale się jedzie do piekła, jeśli nie oddało życie Jezusowi. I parę innych rzeczy im jeszcze powiedziałem. I ona się, ta dziewczyna, mówi, jakie to dołujące. No ale to co ja poradzę? A to mówię, trzeba się chwycić Jezusa, będzie dobrze. A jak się nie chwycisz Jezusa, będzie źle. Ale mówi, to jak to? Nawiadanie, nie masz trzeciej drogi. No co zrobimy? No ale mówię, no czy to, no to, bo, czy to do dołujące? No to jest dołujące, no nie ma innego wyjścia. No stawiam człowieka pod murem. Okej? Okay? No pod murem go stawiam. No, ty
Ty, głosząc Ewangelię, ty musisz stawiać ludzi pod murem. Pod murem. Sam kiedyś stanąłeś pod murem, pamiętasz? Dowiedziałeś się, że nie ma innej drogi. Wszyscy, jak tu jesteśmy, stanęliśmy pod murem drgnienia. Bez szansy wyjścia. Stanęliśmy pod ścianą i widzieliśmy tylko jedną drogę. Tą drogą był Jezus. I każdy z nas wiedział, że jak nie pójdziemy tą drogą, to pójdziemy do piekła. Każdy z nas. Każdy inaczej. Każdy inaczej z nas. Rozumiesz? Nieważne jak ty, nieważne jak ja, ale każdy z nas zobaczył, że nie ma innej drogi. Dlaczego my się boimy postawić ludzi w takim miejscu? A stawiajmy ich w tym miejscu. Zobaczcie, nam to na dobre wyszło. Mamy doświadczenie. Każdy z nas został postawiony w takim miejscu i wszyscy jesteśmy zbawieni dzisiaj, tak? Czyli mamy 100% dowodu, tak, że nasz działa. Więc stawiajmy ich pod murem. Mówimy, mówmy do nich. Pokój z Bogiem, ja to ci gwarantuję. Pokój z Bogiem. List do Rzymian 5:1. Piąta rzecz. List do Rzymian 5:6 do 5:21. Wymiana krzyżowa. Mówimy o wymianie krzyżowej. Mówimy o tym, że Jezus uzdrowił wszystkie choroby. Że Jezus pokonał odrzucenie. Że Jezus pokonał szatana. Rozumiecie? W tym momencie poniżamy diabła również. Nie bójcie się poniżać diabła w swoich wypowiedziach. Mówcie, diabeł to jest kompletne zero. To kompletne zero. Jezus go pokonał. Strzaskał łeb pod krzyżem Golgoty. Rozumiesz? Mówmy o wymianie krzyżowej. Mówmy ludziom o tym, że nie muszą żyć w biedzie, że nie muszą żyć w chorobach, w niemocach, w bólach, w nieszczęściach. Nie stawiajmy tego na pierwszym miejscu, bo to jest bardzo ważne. Wielu ludzi to na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu mówimy o zbawieniu od grzechów i o pokoju z Bogiem. Zawsze. Pamiętajcie. Zawsze. Cała wymiana krzyżowa, cała reszta idzie dalej. Tak? List do Rzymian 6:1 do 6:14. To jest opisane 6:1 do 6:14. Zobaczcie. Tu jest opisane, co się stanie, kiedy ty oddasz życie Jezusowi. I ty mówisz do ludzi o tym. Do ludzi. O nowym narodzeniu. Mówisz o nowym narodzeniu. Mówisz o tym, że grzech przestanie panować nad nimi. Mówisz o tym, że diabeł nie będzie mógł nad nimi władać. Czyli mówisz im, że staną się nowymi ludźmi. Czyli my głosimy formułę nowego narodzenia. Śmierci starego, narodzenia nowego. To robimy i to głosimy. Skutek. Mówimy o skutku. Jeżeli ty przyjdziesz do tego Boga, to ty narodzisz się na nowo. Ja często mówię w tym miejscu różne rzeczy. Przypominam, opowiadam o Nikodemie, czy o innych osobach, które narodziły się na nowo. Tak? Tu są też miejsca na twoje świadectwa. My teraz na szkole ewangelizacji, jak 2 miesiące temu, uczyliśmy jak ewangelizować. Ja mówiłem, że dobre głoszenie Ewangelii trwa 3 minuty. 3 minuty. To wszystko, co ja tutaj mówię, to się zawiera w 3 minutach. To się nie rozumiecie, my się nie rozwijamy w człowieku, to nie ma takich potrzeb, nie? Bo 3 minuty głosisz takie rzeczy. Tylko ja ci pokazuję, jakie rzeczy tam się zawierają, tak? To często jedno zdanie, parę słów w jedną stronę rzucone, one będą, byle w tym sensie tutaj, jak ja mówię, to one będą odgrywały kluczową rolę. To nie trzeba się, wiesz, opowiadać ludziom teologicznych rzeczy. I list do Rzymian 8:31-39. To jest napisane, że miłość Boża jest dostępna dla nas dopiero w Chrystusie, a więc my ludzi rozczarowujemy, kiedy głosimy do nich. Mówimy do nich, ludzie, Bóg was kocha, ale ta miłość jest dostępna tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem, tak? Bóg nic nie może dla was zrobić. A więc rozbrajamy ten cały system religii, który mówi, chodź do kościoła, zrób to, zrób tamto. Bóg dla ciebie coś zrobi. My ludziom mówimy, nic Bóg dla ciebie nie zrobi poza Chrystusem. Bo Bóg nie ma możliwości działania poza Chrystusem. Wiecie, co, jaka herezja jest? Że Bóg działa poza Chrystusem. Wiecie, my liderów uczymy, wiecie czego? Że nie wolno pomagać ludziom nawet poza Chrystusem.
Ja nikomu nie doradzam poza Chrystusem. Rozumiecie? Ja ludziom usługuję w Chrystusie. Czyli w tym, co Jezus zrobił dla nas. Tak? Ja w tym ludziom usługuję. I my musimy ludziom mówić, że nie ma dla was innej miłości Boga poza Chrystusem. Wiecie, ja wam o tym mówię, bo ja przez lata zobaczyłem, co działa, a co nie działa. Ja głosiłem różne rzeczy ludziom. Ale zobaczyłem, że jeżeli ja głoszę inną Ewangelię, to przychodzi, wiecie co? Inny duch. Rozumiecie? Głosząc innego Jezusa, innego, przyjdzie inny duch. I o tym mówi święty Paweł, nie? Mówi, przyjmując innego Jezusa, przyjmujecie innego ducha. I my teraz, jeżeli głosimy inną Ewangelię, to ludzie nie rodzą się z Bożego Ducha, ale wchodzą w miejsce religii. I jest dużo ludzi na przykład, którzy zostali przekonani przez inną Ewangelię do innego Jezusa i oni się są w Kościoła. Stąd bałagan taki. Wielu ludzi nie jest narodzonych z Bożego Ducha w ogóle, nigdy nie spotkało Jezusa, ale są się w Kościoła. Wiecie, ja jestem człowiekiem pokuty. Do mnie na przykład przychodzi prawda jakaś, to ja w ogóle zaczynam zmieniać się, nie? A na przykład dla mnie jest przeciwną rzeczą takie coś, że przychodzi jakaś prawda do kogoś, tak? A ten ktoś się nie zmienia. Nie zmienia się rok, drugi, trzeci. Tak siedzi w tym. I teraz moje pytanie jest takie. Czemu ten człowiek tak robi? Prawda do niego przyszła. Czemu on tak robi? I wiecie, prawdopodobnie mógł przyjąć inną Ewangelię. Przyjął jakiegoś innego Jezusa. Na przykład takiego Jezusa, który mówi do niego, no wiesz, jakoś będzie. Damy radę. Bóg z nami. Takiego Jezusa przyjął. Nie ma takiego Jezusa. Ale nie ma. Jest Jezus, który umarł za nasze grzechy, w związku z tym możemy sobie poradzić z grzechem. Jest Jezus, który umarł za nasze choroby, w związku z tym możemy być uzdrowieni. Jest Jezus, który poniósł na krzyżu naszą biedę, więc możemy mieć kasę. Jest Jezus, który poniósł nasze odrzucenie, więc możemy czuć się zaakceptowani, bezpieczni, spełnieni. Kurczę, to rozumiecie? Inny Jezus to inny duch. Inna Ewangelia to inny Jezus. Nie bójmy się mówić ludziom prawdy. Prawda wyswobadza zawsze i każdego. Nie litujmy się nad ludźmi. Rozumiecie? Wiecie co? Wiecie dlaczego tutaj jesteśmy się wszyscy? Bo się ktoś nad nami nie zlitował kiedyś. Bo się nad nami ktoś nie zlitował. Przyszedł jakiś człowiek do naszego życia i się kurczę nad nami nie zlitował. Kiedyś na takiej jednej grupie wolnych chrześcijan, na tą grupę przyszła taka kobieta. My tam siedzieli w kółko i tam był jeden starszy zboru, co to prowadził. I on mówi tak. Wszyscy tu jesteśmy zbawieni, oprócz tej pani. I wymienił jej imię i nazwisko. To było dawno temu. Skąd ja to wiem? Bo ona mi o tym opowiadała. Ona mówi, poszłam na spotkanie z koleżanką i powiedzieli mi, że to tacy przyjemni ludzie. I ona tam poszła na spotkanie. I teraz na tym spotkaniu przywitali się wszyscy z nią elegancko, a potem rozpoczęło się spotkanie. I starszy zboru tak rozpoczął. Mówi, jak on to powiedział, a ona była bardzo porządną katoliczką. Miała wielką Marię tutaj, w ogóle wszystko miała jak trzeba. Jak ona to usłyszała, to się zagotowała. Zagrzała się jak czajnik. Ona mówi, ja wyszłam wściekła z tego spotkania. Ale mówi, coś się ze mną zaczęło dziać. Nie mogłam przestać o tym mówić. Chodziłam i się denerwowałam. Mówi, wyrzekałam. Mówi, ja mu teraz powiem. Mówi. Pójdę tam drugi raz. Mówi teraz do nich. Ja mu teraz powiem. Ja mu wygarnę. Wiecie, ona się narodziła z Bożego Ducha. Opowiadała mi to już jako stara babcia. Nie? Ona nie będzie miała lat, trudno jej powiedzieć, bo ona żyje i żyje w ogóle. Ja nie wiem, ile ona ma, 90 lat.
lat. 90 parę lat ma teraz. W ogóle wiesz, ona żyje i żyje i żyje i żyje. W ogóle jeszcze niedawno na działce chodziła, ale tam. Ale ona mnie, wiesz, na nią zawsze ciocia mówiliśmy, że taka sterka, ona mówi, tak mi powiedział, mówi, to mówi, wiesz, nie? Że tak o takiej babci słyszysz, nie? A ona, ale co to było? To była prawda. To była prawda, która tą kobietę, tak, zwaliła z nóg. To była, wiecie co? Ewangelia Boża. Ten facet w jednym słowie powiedział jej Ewangelię Bożą. Ja w więzieniu się dowiedziałem o tej Ewangelii. Jak starszy kościoła zielonoświątkowego, proszę ciebie, powiedział mi parę prostych rzeczy. Facet w wieku mojego ojca. I wiecie, ja postanowiłem w życiu głosić Ewangelię Bożą. Ja nie będę innej Ewangelii Bożą. Nigdy. Postanowiłem w swoim życiu nigdy nie głosić innej Ewangelii, żeby przypadkiem nie przynieść innego Jezusa i żeby ktoś nie dostał innego ducha. Bo wiecie co? Odpowiem za to przed Bogiem, co głoszę do ludzi. Odpowiem przed Bogiem. Kiedyś mnie Bóg o to zapyta. Jak będą rozdawane nagrody w niebie, zapyta mnie Artur, porozmawiajmy o tym, co mówiłeś do ludzi. Bo to, co mówię, to takiego ducha niosę. Dlatego bardzo was proszę, głoście Ewangelię Bożą. W wymiarze małym czy dużym. Twarzą w twarz, czy do dużej ilości ludzi. Nieważne. Wykazujcie ludziom grzech. Nie puśćcie się mówić, po prostu słuchaj. Znaczy, jak do mnie ktoś dzwoni, mówi, ja pytam się, w jakim kościele jesteś? No, jestem w parafii świętej Barbary. Ja mówię, to w żadnym. Jak to w żadnym? Ja mówię, bo kościół katolicki to nie jest kościół, tylko państwo. Mówię, nie pytam ciebie o twoją przynależność polityczną, tak? Bo ty mówisz, że jestem katolikiem, ale mówię, to nie chodzi o przynależność polityczną. Mówi, gdzie jesteś? No nigdzie. Ja mówię, no to nigdzie nie jesteś. Nigdzie. Nigdzie nie jesteś. Ja od razu ludzi rozczarowuję przez telefon, wiesz o co chodzi? Ja w ogóle nigdy z nikim nie rozmawiam w ten sposób, że pro ciebie, okej, tam w porządku. Nie, nic nie jest w porządku. Żresz chipsy pro ciebie o smaku kościelnym, mówi, że Jezusa przyjmujesz. Będzie tutaj przytomna? Ale, no tak, to jest, mówię, chore. Rozumiem? Tylko to możemy mówić ludziom. To możemy mówić ludziom. Mówmy o Bożej miłości. Ja cały czas mówię ludziom, Bóg was kocha, ale tylko w Chrystusie możecie się z Nim spotkać. On może w Chrystusie uwolnić swoją moc do waszego życia. Poza Chrystusem jesteście dla Boga niedostępni. On ma ręce związane poza Chrystusem. Bóg sobie związał ręce krzyżem, rozumiecie? Bóg nie działa poza Chrystusem, tam nie ma akcji żadnej, tam jest próżnia, pustka. Pustka, nic nie ma, nic. Mówię ludziom o tym, co Jezus dla nich zrobił. Mówię im, co to znaczy, że mają łaskę, że to jest za darmo, że to jest przez wiarę. Tłumaczę, czym jest wiara, tak? Że tu nie chodzi o uczynki, o działania, o sakralne jakieś rzeczy. To wszystko jest związane z głoszeniem Ewangelii. Także to głoście. To są takie rzeczy, które trzeba ludziom przekazywać. I wasze świadectwo do tego. Wstajmy proszę. Halleluja. Drogi Ojcze, ja dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Ojcze za to, że mogliśmy dzisiaj te rzeczy tutaj włożyć. Ten czas, Ojcze, to jest bardzo ważne, Ojcze, dla mnie. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka tutaj. Ja modlę się, aby każdy człowiek, Ojcze, przyjął Twoje słowo, Ojcze, jako Twoje właśnie, Ojcze, nie jako słowo ludzkie, Ojcze. Niech Twój Święty Duch wypełnia każdego człowieka teraz. Niech Twój Święty Duch działa w umysłach ludzi. Niech Twój Święty Duch przenika każdego człowieka i niech to, co zostało powiedziane, Ojcze, co zostało włożone w nich, Ojcze, niech to pracuje i wyda stukrotny plon. Ojcze, niech Twoi aniołowie strzegą ludzi, Ojcze. Niech Twój Święty Duch zabezpiecza to słowo. Niech to przenika do ich ducha i niech to wydaje owoc, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty zawsze je wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Przyjaciele.